Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym live'ie z cyklu Wszystko wokół badania MPU. Dzisiaj kilka mam pytań konkretów, pytań, które pojawiły się, a właściwie pytań, komentarzy do wideo, które kręcę tutaj na TikToku. Ja zebrałam trochę tutaj te pytania po to, aby grupowo na nie odpowiedzieć, a żeby też trochę podyskutować tutaj na ten temat. Więc jeżeli Państwo chcą się do dyskusji przyłączyć, to zapraszam serdecznie. Zacznę od pierwszego pytania. Kiedy jest najlepszy moment, żeby złożyć wniosek, tak zwany Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis, czyli wniosek o ponowne wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów w Niemczech. No i no właśnie, może warto wyjść na samym początku od tego, że jeżeli Państwo utracili uprawnienia do prowadzenia pojazdów w Niemczech i mają okres blokady, tak zwane szperę, minimum 6 miesięcy, może trwać kilka lat, przeważnie to jest tak 9-12 plus minus, tak? Z takimi tutaj tymi blokadami się najczęściej spotykamy w naszej praktyce. I jeżeli ten okres minie i Państwo, wiele osób myśli, że minie ten okres, to można jeździć. No nie, to jest wtedy taka duża trudność się pojawia, ponieważ Państwo myślą, że mogą jeździć po tym okresie szperę, potem się okazuje, że no nie można, ponieważ dopuszczają się Państwo przestępstwa i no i są później kolejne konsekwencje i problemy. Czyli aby uniknąć tego błędu, no to należy tutaj się skonsultować z nami czy z innym psychologiem transportu, podkreślam transportu, to jest bardzo ważne, po to, aby Państwo mogli w odpowiednim momencie ten wniosek złożyć. Składają ten wniosek Państwo osobiście sami lub kancelaria adwokacka, adwokat składa za Państwa ten wniosek, jeżeli Państwo dacie temu adwokatowi upoważnienie. I tak to wygląda. Więc ten wniosek można już złożyć nawet na, nie mówię, że w każdej sytuacji, bo tutaj staram się przeważnie unikać słowa zawsze, bo to można łatwo Państwa wprowadzić w błąd. A ja nie chcę Państwa wprowadzić w błąd, tylko mogę powiedzieć, jak to z reguły się odbywa. Z reguły, czyli przeważnie, ale wiadomo, od tej reguły są wyjątki często. Tak jak w prawie, tutaj rozmawiamy z adwokatami i też jest napisane w prawie, że z reguły coś się, są jakieś zastosowanie do danej sprawy, ale od tej reguły są wyjątki. No, więc tutaj ja też będę mówiła z reguły. To znaczy, że tak się przeważnie dzieje, ale wiadomo, żeby tutaj Państwa poinformować dokładnie, no to musimy przeanalizować Państwa dokumenty. I można w niektórych sytuacjach ten wniosek złożyć już na 6 miesięcy przed końcem okresu tej blokady, tego szperę. To mogą sobie Państwo wyobrazić, jeżeli osoba, która no trochę, no nie wie, tak, nie poinformuje się, nie skonsultuje się ze specjalistą w dziedzinie MPU, z psychologiem transportu, albo pójdzie do adwokata, bo to też Państwu przytoczę taką historię dzisiaj naszego klienta, tak? Jeżeli Państwo się nie doinformują, albo się poinformują, ale u nieodpowiedniej osoby, czyli u osoby, która ma, no nie ma tej wiedzy i kompetencji i przez to wprowadza w błąd też, no to
Państwo są do tyłu o kilka miesięcy, tak? To będzie powodowało, że jeżeli Państwu zależy, żeby te uprawnienia jak najszybciej odzyskać, no to może się zdarzyć, że niezaczerpnięcie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie będzie prowadzić do straty tego czasu. Straty czasu. Czasami, jeżeli Państwo otrzymują list Wydziału Komunikacji, no to tam jest napisane na przykład wprost, a też nie zawsze, tu uczulam, czasami, to też wymaga znajomości tych dokumentów, żeby je umieć czytać i czytać je dokładnie. I nie z tłumaczem Google, to też podkreślam często tutaj na live'ach. Więc może być napisane Wydział Komunikacji, tak, że na 3 miesiące czy na 6 miesięcy przed końcem szperę można złożyć wniosek o ponowne wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów w Niemczech. I tutaj też się może pojawić takie pytanie kolejne. No właśnie, kiedy to zrobić? No i czemu tak długo to trwa? Czemu tak wcześniej się składa ten wniosek? Bo urząd potrzebuje czasu. Właśnie przeważnie minimum 3 miesiące na to, żeby zająć się Państwa sprawą. Jeżeli chodzi tutaj o urząd w Berlinie, to czeka się sporo, tak? Czeka się kilka miesięcy, z reguły jest to więcej niż 3 miesiące. Dlatego warto zadbać, żeby ten wniosek złożyć wcześniej. I uwaga, tutaj też taka ciekawostka. Ostatnio, będąc w zespole psychologów transportu, raz w miesiącu spotykam się z psychologami transportu tutaj niemieckimi, tak, w Niemczech. Spotykamy się w takiej grupie osób specjalistów, które wymieniają się swoją fachową wiedzą, rozmawiamy o tych nowościach, o nowych przepisach, o regulacjach, o tym, jak to rozwiązał jakiś dany problem, uczymy się od siebie, informujemy, dowiadujemy, inspirujemy i tam nawet doszliśmy tutaj do wniosku, że w takiej sytuacji, jeżeli odpowiednio wcześniej ten wniosek się złoży, to nie trzeba czekać do okresu końca szperę, ale może się zdarzyć, że jeżeli jeszcze Państwo będą w okresie tej blokady i będą Państwo mogli do badania NPU przystąpić. Ponieważ jak już będzie koniec tego okresu blokady, no to Państwo, bo wiadomo, no, te wszystkie formalności trwają. Proszę sobie wyobrazić, obrobienie wniosków w urzędzie może trwać nawet 3, 4, 5, a nawet 6 miesięcy, w zależności od urzędu, od tego, jakie jest obciążenie danymi sprawami w danym czasie. Później na termin badania się czeka, w ogóle na, bo do wniosku też trzeba dodatkowe dokumenty złożyć, na te dodatkowe dokumenty też się czeka. Więc to jest jakby cała procedura, którą warto uruchomić już wcześniej. Nie w momencie, kiedy będzie koniec szperę, tylko naprawdę można się zająć tym tematem na kilka miesięcy przed końcem szperę, żeby w momencie, kiedy będzie koniec szperę, Państwo są już po badaniu NPU. Wyobrażają sobie Państwo, jaka to jest oszczędność czasu? Więc to jest niesamowite. Jak sobie o tym tak pomyślałam, no to mówię, świetnie w ogóle, świetnie. Jeżeli są jakieś urzędy i mogłyby tutaj zgodzić się na to badanie NPU przed końcem blokady, no i no co, bo na termin badania się czeka, czasami 2 tygodnie, może i dłużej. Na termin się czeka. Później się czeka jeszcze na wynik tego badania NPU, który przychodzi pocztą. To też się czeka. 10, 14, czasami 21 dni, tak? To też jest wszystko bardzo ruchome.
Tutaj też się będę dowiadywać, czy są jakieś regulacje, gdzie urzędy, tak, czy instytucje, gdzie Państwo do badania NPU przystępują, czy są jakieś widełki czasowe, gdzie oni muszą się terminów danych trzymać. No bo to też jest ciekawe, no bo Państwo muszą się trzymać terminów, a czy urzędy nie muszą? Więc to mnie też zawsze ciekawi i ten temat też tu będę się z Państwem dzieliła w następnych jakichś tam nagraniach wideo właśnie tymi tematami, czy podczas sesji tych konsultacji indywidualnych, telefonicznych, to będziemy się z Państwem tą wiedzą dzielić. I co? Czyli mamy tutaj ten temat wniosku. Czyli jak ktoś się pyta, kiedy jest najlepszy moment na złożenie wniosku, no bo właśnie skąd w ogóle takie pytanie i taki temat? Bo mieliśmy sytuację klienta, który poszedł do urzędu, poszedł do urzędu w Hamburgu, mogę powiedzieć, bo czemu nie? I co się okazało, że pani w urzędzie, pani czy pan, nieważne, poinstruowali klienta, żeby już ten wniosek złożył. I nie zawsze takie szybkie złożenie wniosku jest odpowiednie, no bo tutaj należy się skonsultować znowu z psychologiem transportu, na przykład z naszym gabinetem, po to, abyśmy Państwu mogli powiedzieć, kiedy Państwo realnie są gotowi, żeby do badania NPU przystąpić. Bo jak Państwo za szybko ten wniosek złożą, no to co się może zdarzyć? Że może się zdarzyć, że ten wniosek będzie już przedawniony, bo ważność tego wniosku też jest z reguły rok. Jeżeli ten rok minie, Państwo no, nie dostarczą tego wyniku badania, no to trzeba będzie podjąć kolejne kroki. To są kolejne formalności, to jest kolejny czas i kolejne po prostu załatwianie spraw niepotrzebnie. A może trzeba będzie złożyć wniosek po raz kolejny, co wiąże się z kolejnymi kosztami. W różnych landach koszt tego wniosku jest też inny. Ważność niektórych dokumentów, które należy złożyć do wniosku, też ma swoją datę, że tak powiem, ważności, na przykład 3 miesiące. Więc tutaj wszystko to trzeba zrobić, że tak powiem, zaplanowanie, niespontanicznie i, no tak jak mówię, trzeba tą wiedzę mieć. Tak, żeby, no bo urzędnik, on nie będzie wiedział, pani w urzędzie czy pan, jeżeli nie znają Państwa spraw, nie analizowali Państwa dokumentów, to nie będą wiedzieć, też nie mają takiej wiedzy psychologicznej, bo nie są psychologami, kiedy Państwo mogą do badania przystąpić. Bo tutaj jest też ważny aspekt do omówienia z psychologiem, co, jak ma wyglądać obchodzenie się z substancjami w sytuacji utraty uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. I to wszystko się ze sobą łączy. Od tego zależy, kiedy wniosek należy złożyć. Dlatego dziwi mnie, jak w urzędzie pan czy pani mówią, że proszę złożyć wniosek, albo że wypowiadają się na temat, że musi pan mieć 12-miesięczną abstynencję. No nie. Też na ten temat nagrywałam wideo, więc mogą sobie Państwo odszukać, jaka to była sytuacja. Ja się teraz napiję. No i co, nie mają Państwo pytań, to idę dalej z kolejnym tematem. Kolejny ważny aspekt, z którym spotkaliśmy się też ostatnio. Po jakimś live'ie klient, osoba obserwująca napisała do nas, był to pan, który powiedział, że no szkoda, że tak późno zauważyłem tutaj, że pani robi to przygotowanie do badania NPU w języku polskim, bo ja już jestem w trakcie przygotowania w niemieckiej firmie. No to tam się zapytałam, czy to znaczy, że pan musi dobrze znać język niemiecki, skoro się pan zdecydował na
na niemiecką firmę. No i tutaj pan mówi, że no, że zna dobrze, ale nie jakoś super, że odbył już pierwszą sesję, zapłacił całość z góry. No to też jest taki kolejny aspekt, bo my wiemy, że no nie każdy jest w stanie zapłacić z góry kwotę 2000 euro czy więcej, jak w przypadku tego pana. Więc jest możliwość u nas, żeby tą płatność rozłożyć w ratach. No ale pan już, że tak powiem, zapłacił z góry i nie chciał się wycofywać. I to też rozumiem, że miał tam swoje zobowiązania umowne. Nie wchodziłam w szczegóły, ale jakby dałam panu taką wskazówkę, ponieważ pan powiedział, że na kolejną sesję, na pierwszą, pierwsza była w języku niemieckim, ale kolejna sesja ma być już w obecności tłumacza. A wiele firm niemieckich, czyli niewiele, ale takie co znam, oferują przygotowanie do badania NPU na przykład w języku polskim. Firmy niemieckie, może państwo znają takie. Przygotowanie do badania NPU w języku polskim. Co to znaczy? Jak to przygotowanie wygląda? Jeżeli są państwo w takim przygotowaniu, w takiej firmie, albo zastanawiają się, czy taką, na taką firmę się zdecydować, która państwa do badania NPU przygotuje, to ja bym prosiła tu państwa, żebyście się zorientowali, jak to przygotowanie będzie wyglądało. Czy to będzie, bo jak jest oferta przygotowania do badania NPU w języku polskim, to znaczy, że ze mną, ja przynajmniej so, ja to tak rozumiem, że to znaczy, że będę ja i osoba, psycholog, który, psycholog transportu najlepiej, też proszę o to pytajcie, czyli psycholog transportu, nie psycholog sam, który będzie rozmawiał z państwem w języku polskim. Ja bym tego oczekiwała, że taka jest oferta, bo inaczej się rozmawia z kimś, kto mówi w języku polskim i tłumaczy państwu, jakby ten cały proces odbywa się w języku polskim, bo to przygotowanie do badania NPU to jest swoistego rodzaju terapia. To jest, państwo opowiadają o swoim życiu, o swoich trudnościach, o swoich problemach, ale pada deszcz w Berlinie, o swoich takich naprawdę delikatnych sprawach, o swoich emocjach, o swoich doświadczeniach i jakby, żeby ten proces mógł się prawidłowo tak odbyć i żeby przyniósł najlepsze efekty, to ważne jest, żeby państwo rozumieli wszystko jak najlepiej, to co ten psycholog do państwa mówi. I żeby państwo mogli przekazać temu psychologowi też, żeby ta komunikacja była jasna. Żeby państwo rozumieli też ten kontekst kulturowy, bo to też ma znaczenie. Dlatego zaleca się w ogóle, jak się szuka psychologa czy terapeuty, żeby ta terapia odbywała się w języku ojczystym. I tak samo przygotowanie do badania NPU. To nie jest tak, że państwo pójdą i dostaną zestaw gotowych pytań i się ich nauczą. Przynajmniej to nie tak powinno wyglądać. A wiem, że to tak nieraz wygląda w niektórych firmach, ponieważ klienci no nie zdają badania NPU po takim przygotowaniu. Przynajmniej większość nie zdaje. Przychodzą do nas, no i my wiemy, znamy te firmy, te osoby, przynajmniej ze słyszenia i słyszymy, jak to się odbywa w tych firmach. I no i jakby nie dziwi mnie to, że wtedy ten wynik jest negatywny, a klient musi płacić kolejne pieniądze za kolejne przygotowanie. No i powiedzmy 10 czy 15 godzin, tak jakby stracone. Więc proszę informujcie się, z kim będziecie się przygotowywać do badania, w jakim, czy to będzie na pewno w języku polskim, czy to nie będzie tłumacz, bo zawsze osoba, która jest pośrednia,
no to zawsze może być jakieś nieporozumienie. Im więcej osób włączamy w ten proces, nie ma bezpośredniego komunikacji ja, psycholog, tym większe prawdopodobieństwo błędu w komunikacji. I to jest niezaprzeczalne. Ja prosiłam tego pana, który się do nas zgłosił właśnie z tą sytuacją, żeby dopytał, czy może mieć to przygotowanie w języku polskim, skoro taka była oferta. Tak, więc tutaj apeluję o uważność i sprawdzanie tych ofert i sprawdzanie też, z kim ma się do czynienia. Tutaj chcę w kolejnym punkcie przedstawić Państwu taką sytuację naszego klienta. To właściwie tylko będę mówić o klientach, no bo o tym się najłatwiej mówi i to jest wiedza z praktyki. No właśnie, tutaj jest kilka wątków połączonych, bo był klient, który musiał przystąpić do badania MPU, zdał rozmowę z psychologiem, a nie zdał testów na komputerze, czyli ten Leistungstest, test na szybkość reakcji, koordynację. Tutaj na kanale YouTube ma Lepsza Praxis nagrałam całe wideo, chyba tam jest 12 minut, na temat przebiegu tej części badania MPU. Więc to mogą sobie Państwo tam zobaczyć w całości to wideo. I to był kierowca zawodowy samochodów ciężarowych. A tacy kierowcy, którzy mają kategorię C plus E lub jeszcze te wyższe kategorie, to mają jakby wyższe wymagania co do osiągnięcia pozytywnego wyniku tego testu w porównaniu z kategorią B. Czyli trzeba popełnić mniej błędów albo... Tak, mniej błędów, o to chodzi, tak? Że jakby wymagania co do kierowców kategorii C plus E są wyższe. Dlatego tak kolokwialnie mówiąc, trudniej jest zdać ten Leistungstest, ten test na komputerze. Albo wymagają po prostu większych umiejętności. I takich jak szybkość reakcji, koordynacja, tych procesów poznawczych, tak? Szybkość reakcji, koncentracja, uwaga. Dlatego ten pan, ten klient nie zaliczył tej części badania. I co się stało w takiej sytuacji? No, mógł powtórzyć to badanie. Tam na miejscu w ośrodku. Również ten wynik był negatywny. Nie zdał. Co w takiej sytuacji? Czy całe badanie jest niezdane? Może Państwo wiedzą. Co Państwo myślą? Czy jak się nie zda tych badań na komputerze, to czy trzeba całe badanie od nowa powtarzać? Co Państwo myślą? Trzeba powtarzać całe badanie, czy nie trzeba? Czekam na jakieś odpowiedzi, bo jestem ciekawa Państwa zdania. Czy trzeba powtarzać całe badanie MPU, jak się nie zda tej części badania na komputerze? Co Państwo myślą? To ja Państwu powiem. To jest tak, że to nie jest tak, że jest badanie niezdane. Jest jeszcze takie coś, taka jazda w terenie, tak zwany Fahrverhaltensbeobachtung, i wtedy Państwo udają się do szkoły nauki jazdy. Mogą się Państwo do nas zgłosić, możemy Państwu pomóc w niektórych sytuacjach, wybrać taką szkołę. Mamy tutaj kontakty, znajomości w dwóch szkołach. W szkołach to są szkoły
w Niemczech, jest szkoły nauki jazdy, ale prowadzone w języku polskim, tak, przez Polaków. Więc to jest super sprawa, że mamy dostęp do takich ludzi, którzy są sprawdzeni i bardzo dobrze wykonują swoją pracę od kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu nawet. Także no to trzeba, jakby tutaj może na ten temat też bym nagrała osobny live, bo teraz nie będę się tutaj w tym temacie rozgadywać, ale w skrócie chodzi o to, że Państwo są obserwowani przez psychologa, który siedzi z tyłu w aucie za Państwem, tak na ukos, żeby Państwa widzieli, a Państwo po prostu jadą tak, jakby Państwo byli na egzaminie i zdawali na nowo prawo jazdy. No i tu trzeba odpowiednie ruchy wykonać, tak? Czy głową, czy zatrzymać się. No i jest jakby obserwowany Państwa styl jazdy, Państwa reakcje. Więc psycholog obserwuje z tyłu, no i instruktor z przodu siedzi, wykonuje, jakby daje polecenia, jak Państwo mają jechać i dokąd. No więc do tego też warto się przygotować. Tutaj ostatnio rozmawiałam z... No właśnie, z tym klientem i on sobie tam wziął, wykupił kilka godzin. Jego zdaniem to kilka tych godzin należy wykupić, tak, żeby tutaj mieć taką, czuć się pewnie i zdać to. Bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby zdać tą jazdę, bo jeżeli się tej jazdy nie zdam, no to może można jeszcze raz powtórzyć, no to tutaj już to już trzeba indywidualnie wyjaśniać, ale no bardzo by było szkoda, jakby się nie zdało tej jazdy i trzeba by było na nowo jakby to badanie, na nowo przystępować do tego badania całego, a szczególnie do tej rozmowy z psychologiem, która jest najbardziej wymagająca. A te w ogóle badania na komputerze, no to 90% osób zdaje je bez problemów. No. No i tutaj jeszcze ten pan miał taką sytuację, że niestety, ale stracił 6 miesięcy czasu. Jakby mógł 6 miesięcy wcześniej odzyskać swoje prawo jazdy, ale, że tak powiem, po prostu skorzystał z pomocy adwokata polskiego w Niemczech, który no nie miał pewnych kwalifikacji, nie znał realiów, jak to wygląda na rynku niemieckim i jakby ten adwokat złożył wniosek w imieniu klienta, albo klient to sam musiał zrobić nawet, tak, sam to musiał zrobić, teraz sobie to przypominam. No i okazało się, że pan to zrobił listownie, tak, złożył wniosek, adwokat mu pomógł. No i co się okazało? Że ten urząd już od kilku miesięcy nie przyjmuje wniosków online, drogą pocztową, tylko trzeba to zrobić osobiście. No i a pan czekał, więc czekał i to czekanie trwało 3 miesiące, plus kolejne składanie wniosku, obrabianie wniosku, więc łącznie to wszystko się przedłużyło o pół roku. Także po raz kolejny podkreślam, jak ważne jest kontaktowanie się ze specjalistami, adwokatami odpowiednimi, albo w ogóle najlepiej skontaktować się z nami, z naszym gabinetem, ponieważ Państwo mogą uniknąć wielu błędów i zaoszczędzić wiele czasu dzięki takiej jednej nawet rozmowie telefonicznej, bezpłatnej. Dużo rzeczy informujemy już w tej pierwszej rozmowie, a jak nie, no to na tej pierwszej konsultacji dzisiaj pojawi się, mam nadzieję, tak, takie krótkie wideo, tam będzie 10 kroków pokazane na takim jednym wideo, co my robimy podczas pierwszej konsultacji, analizy akt, w czym pomagamy. Na ten temat też było osobne wideo, live właściwie, więc też zapraszam na kanał YouTube albo na Facebooku MPU w Niemczech minus mało lepsza praksis. To taką sobie reklamę teraz zrobiłam. I przejdę do dalszych merytorycznych spraw.
jak nie ma żadnych pytań. Pół godziny minęło, także dobrze jesteśmy w czasie. Myślę, że jeszcze 15 minut tutaj to spotkanie będzie trwało. Kolejny taki komentarz, który przeczytałam pod którymś wideo tutaj na TikToku moim. Ja Państwu zacytuję. W Niemczech nieważne jak jest klient przygotowany, tu chodzi o przygotowanie do badania NPU, tylko ile razy podchodził do badania i ile może kasy zostawić w kasie państwa. Taki komentarz otrzymałam pod moim tutaj wideo, pod tym TikTokiem. A ja zadałam pytanie. Takie ma Pan doświadczenia? Bo mnie zawsze ciekawi, na jakiej podstawie dane osoby, które jakiś komentarz piszą, to co na ten temat wiedzą? Czy to są ich jednostkowe doświadczenia? Czy może kolega, koledzy tak mieli? Na jakiej podstawie można takie stwierdzenie napisać? W Niemczech nieważne jak jest klient przygotowany, tylko ile razy podchodził do badania i ile może kasy zostawić w kasie państwa. No to jest mit, proszę Państwa. To jest mit. Mit, czyli nieprawdziwa informacja. I takie nieprawdziwe informacje słyszymy nierzadko w naszej praktyce. Klienci nie wierzą w to, że mogą zdać badanie za pierwszym razem. Nie wierzą w to. Bo myślą, że liczy się to, ile razy podchodzili i chodzi o kasę. I tutaj klient mi odpowiedział, ta osoba obserwująca, tak, bo to nie jest klient, odpisała mi tak. Mam dwóch znajomych, co zdawali badanie i wiem, że rok minimum to musi trwać, liczy się kasa. No nie możemy na podstawie dwóch osób wysnuć takich wniosków, że musi być minimum rok. No bo to jest kolejny mit. Ja te mity też, w ogóle na temat mitów też nagrywałam wideo. Tych mitów też był live. On się pojawi na YouTubie, więc proszę Państwa, zaglądajcie na tego YouTuba, bo tam jest naprawdę skarbnica wiedzy. Jeden klient nawet zdał badanie NPU w dużej mierze dzięki tym wideo. Tak przyznał. Też jest opinia na Google, na wizytówce firmy Mało Lepsza Praxis w Google. Też dodał tą opinię i naprawdę zadzwonił do mnie i podziękował, że on zdał dzięki tym wideo. Więc no tam jest dużo tych wideo, bo już ponad 90 na temat badania NPU. I wiem, że wielu, jakby dla wielu osób, no to po prostu Państwo chcą mieć konkretną wiedzę. I ja to rozumiem, że no nie zawsze ma się tyle czasu, żeby przechodzić samemu przez ten proces, przez te wideo, ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Taka ciekawostka. Czyli nie możemy na podstawie dwóch osób, dwóch znajomych twierdzić, jakby wysnuć wnioski, ponieważ, proszę Państwa, 90 tysięcy osób przystępuje rocznie do badania NPU. No to dwie osoby na 90 tysięcy, no to o niczym nam nie mówi. Czyli to jest 0,2% społeczeństwa, znaczy społeczeństwa, osób, które mają prawo jazdy w Niemczech, to 0,2% osób musi przystąpić do badania NPU. 0,2%. No, to tak to się przedstawia. Czyli jakby stosunek badań NPU do całej populacji osób w Niemczech, które mają prawo jazdy. A 80 około, tak my to liczyliśmy w styczniu tego roku, więc aktualne dane będą w styczniu kolejnego roku, 2024. My to liczyliśmy i uwaga, 80 około, tak? 85% osób
Zdaję badanie NPU po przygotowaniu w naszym gabinecie, uwaga, za pierwszym razem. I naprawdę większa część tych osób jest to ich pierwsze badanie NPU. Nieliczne osoby, naprawdę niewielki jest odsetek, też byśmy musieli to policzyć, jaki jest odsetek osób, które, bo to jest też ciekawe, które zgłosiły się do nas tam po pierwszej niezdanej próbie, czy po drugiej, czy po trzeciej, bo takie osoby też mamy, czy mieliśmy w przygotowaniu. Ale większość osób po raz pierwszy musi do badania przystąpić i zgłasza się do nas, żeby do badania się przygotować, bo ta świadomość osób jest już coraz większa, że żeby to badanie zdać, no to warto się przygotować, bo te szanse się zwiększają na pozytywny wynik. Więc to nie jest prawdą, że za pierwszym razem, że zdanie za pierwszym razem jest prawie niemożliwe, bo to są statystyki, liczby, więc my mamy dostęp do tych danych. A były prowadzone jeszcze szczegółowe dane, ale to myślę, że przedstawię Państwu, jeżeli są Państwo zaciekawieni tym tematem, na osobnym już live'ie, czy w jakimś wideo. No dobra, jeszcze mam dla Państwa taki jeden temat, to już na koniec. Zajmiemy się tym, chyba że Państwo mają jakieś pytania szczegółowe, to proszę. To jest na to czas teraz. Chciałabym jeszcze teraz z Państwem omówić temat osoby, która też się wypowiedziała w komentarzu pod jednym z moich wideo. Taki cytat, cytuję. Nie wszyscy ludzie powinni być na drogach. Takie szkolenie, w cudzysłowie, szkolenie chodzi, tutaj chodziło, nie wiem, czy autorowi chodziło o nasze przygotowanie do badania NPU, czy miał na myśli jakieś inne szkolenie. Niemniej chodziło o szkolenie w sensie przygotowanie do badania NPU, bo niektórzy na to mówią szkolenie. To tak, żeby Państwa wprowadzić. Nie wszyscy ludzie powinni być na drogach. Takie szkolenie jest nieetyczne. Ja się zapytałam, dlaczego pan tak uważa? No bo zawsze mnie ciekawi, dlaczego? Co jest podłożem? Co się kryje za tym stwierdzeniem? Jakaś historia, doświadczenie? No może ten TikTok i te komentarze tam są bardzo ograniczone. No nie zawsze idzie dobrze się zrozumieć poprzez pisanie takich komentarzy, więc ja też jestem bardzo ostrożna. Jeżeli Państwu odpisuję na jakieś komentarze, nie zawsze jestem w stanie, nie mając pełnych informacji albo wglądu w akta, nie jestem w stanie też Państwu rzetelnie odpowiedzieć. Nie jestem w stanie, bo mogłabym popełnić błąd, a żeby ten uniknąć popełnienia błędu, to zawsze Państwa proszę o przesłanie dokumentów w pierwszej kolejności. Dla dobra Państwa i mojego, tak, żeby tutaj dbać o jak najlepszą i kompetentną Państwa obsługę, Państwa spraw. Więc się pytam, dlaczego? No i tutaj dostałam taką odpowiedź, to jest ciekawe. Można z taką osobą przepracować coś, ale szkolenie, jak ktoś ma odpowiadać, jak się zachowywać, jego odpowiedzi nie powinny być gotowymi z pamięci. On powinien taki być i mówić szczerze. No właśnie. Więc nie wiem, jakie doświadczenia miała ta osoba, tak, obserwująca nas tutaj i komentująca, ale spotkałam się już tutaj w naszej praktyce z historiami klientów, albo w ogóle osób, które do nas dzwoniły, nie zawsze to muszą być nasi klienci,
którzy dostali gotowy skrypt. Skrypt, pytanie, odpowiedź. No i mieli się uczyć tego. Nie wiem, czy na pamięć, czy jak. Nieraz niektórzy mówili, że na pamięć. No i nie da się, no jakby zdanie w ten sposób badania MPU, no jest mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Ponieważ no to jest twoje życie, to jest twoja historia, to jest twoja zmiana, którą no musisz pokazać, musisz umieć jakby zaprezentować siebie, przekonać tego psychologa, że już więcej tego czynu danego po raz kolejny nie popełnisz. Jakby chodzi o to budowanie tego, zbudowanie tego zaufania, odbudowanie, przekonanie psychologa. I no nie idzie tego zrobić, ucząc się pytań i odpowiedzi, jakiegoś gotowego skryptu państwa historii. A niektórzy też się uczą, w ogóle są, nie wiem czy zmuszani, ale zachęcani może do tego, żeby się nieprawdziwe jakieś historie opowiadać psychologowi na badaniu MPU. Więc takich rzeczy proszę, tutaj zalecałabym, aby unikać takich przygotowań. A jeżeli Państwo już są w takiej sytuacji, no to zawsze można zrezygnować, jeżeli oczywiście Państwo chcą, tak? Bo czasami Państwo tkwicie jakby w przygotowaniu, które Państwu nie służy. Państwo czują, że to nie jest, że coś jest nie tak, że Państwo się czują niepewni, niedoinformowani. Czasami klienci do nas dzwonią i się pytają o takie podstawowe rzeczy, na przykład gdzie znaleźć wniosek o ponowne wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów. A ja się pytam, a czy ma Pan jakiegoś doradcę, osobę, u którego się przygotowuje? Jest Pan w przygotowaniu z psychologiem? No jestem. To czemu ta osoba jakby... To mnie zawsze zastanawia i pojawia się taka czerwona lampka, że to czemu ta osoba jakby nie jest na tyle poinformowana, że ona musi szukać, albo nie musi, ale chce i szuka informacji gdzieś indziej, skoro ma swojego psychologa prowadzącego, który powinien o takich rzeczach klienta informować, przypominać mu. Klient powinien to gdzieś mieć zapisane. My mamy takie kalendarze dla naszych klientów i tam mogą Państwo sobie zapisać daty konkretnie, plan, droga do odzyskania prawa jazdy i co trzeba na tej drodze zrobić, jakie są tam zadania do wykonania. I konkretnie Państwo sobie mogą tam zaznaczać terminy i co jest do uwzględnienia, kiedy złożyć wniosek, kiedy dać próbkę włosów, moczu, kiedy jest spotkanie z psychologiem, tak, te sesje z psychologiem, kiedy może jest spotkanie z terapeutą, jak jest wymagane. Co jeszcze? Termin badania MPU. To już na końcu, tak, ale no czasami trzeba pewne formalności albo i nieformalności. To wszystko sobie zaplanować w czasie, żeby nie zapomnieć o czymś, bo to też jest Państwa odpowiedzialność, żeby o tym pamiętać, żeby sobie to dobrze zaplanować, rozplanować. Jak dzwoni do nas osoba i ona nie wie naprawdę podstawowej rzeczy, to ja to się zastanawiam, to co to jest za przygotowanie, że osoba nie czuje się, nie wiem, bezpiecznie, nie czuje się zaopiekowana odpowiednio, doinformowana. No ale jak Państwo już podjęli czasami decyzję, no to chcą być do końca w tym przygotowaniu, ale czują, że no nie czują się, powiedzmy, pewnie. Są jakieś różne wątpliwości się pojawiają. Nie wszyscy ludzie powinni być na drogach. Tutaj byłabym ostrożna co do formułowania takich wypowiedzi. Ponieważ o tym no Państwo nie decydują. O tym decyduje lekarz na badaniu MPU. Tak? Czy Państwo są, nie mają żadnych uszkodzeń fizycznych, jakichś chorób albo nie biorą jakichś leków, które tymczasowo ograniczają zdolność do prowadzenia pojazdów albo jakby wykluczają z tego, aby po raz kolejny te uprawnienia na dany czas odzyskać, tak?
O tym decyduje lekarz, specjaliści, tak? Lekarz, psycholog również, tak? Bardzo ważna jest ta część z psychologiem. O, i na końcu o tym decyduje urząd, który patrząc na tą analizę, na ten raport, na to gutachten, czytając, patrząc, jaka jest opinia, oni w ostateczności decydują o tym, czy państwo o te uprawnienia na nowo odzyskają, czy nie. Więc jak ktoś mi pisze, że nie wszyscy ludzie powinni być na drogach, wiadomo, że nie, no bo różne są sytuacje w życiu, różne przypadki i czasami jest tak, że trzeba poczekać może jakiś czas, aby być już zdolnym, tak, do tej jazdy, do ponownego uczestnictwa w ruchu drogowym. Proszę Państwa, no nagadałam się. Mam nadzieję, że te pytania, w ogóle te zagadnienia były dla Państwa przydatne. Proszę dać znać, czy było przydatne to, co mówiłam, czy nie. Czy w ogóle te tematy nie były ciekawe? Jeżeli tak, no to fajnie. Jak nie, no to też fajnie. To proszę dać mi feedback w takim razie, czego Państwo chcą więcej, jakich treści, jakie tematy Państwa interesują, konkretnie zagadnienia. Ja tu jestem po to, żeby też słuchać Państwa potrzeb, Państwa zainteresowań w danym temacie, jaką Państwo mają historię, czy w ogóle są Państwo w sytuacji utraty uprawnień, czy są tylko osobami, które po prostu gdzieś słuchają. No właśnie. Także jeżeli są jakieś propozycje albo jakieś specjalne pytania, to proszę tutaj teraz napisać w czacie. A jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję za udział w tym spotkaniu i zapraszam tutaj do obserwowania mnie, tego kanału Mało Lepsza Praksis na TikToku, jak również na YouTubie. Mało Lepsza Praksis, ponad 90 wideo na temat badania MPU, co to jest badanie MPU, przygotowania do badania MPU, koszty badania, odzyskania uprawnień, to co Państwa ciekawi, na temat abstynencji, kontrolowanego picia, aspekty prawne, są wywiady, live z adwokatami, z policjantem tutaj niemieckim z Hamburga, z różnymi specjalistami, terapeutą do spraw uzależnień, także można na wiele tematów tutaj o te odpowiedzi uzyskać już oglądając te materiały wideo. A jeżeli Państwo wolą się skontaktować telefonicznie, to również zapraszam do kontaktu telefonicznego. Wtedy ktoś z zespołu do Państwa oddzwoni, albo ja, albo ktoś z zespołu. No i pierwsza konsultacja telefoniczna, rozmowa jest dla Państwa całkowicie bezpłatna, niezobowiązująca, więc można otrzymać już pakiet konkretnej wiedzy. Jeżeli oczywiście można, tak, w zależności od sytuacji, bo są sytuacje, gdzie my wiemy, czy trzeba MPU, czy nie trzeba, a czasami musimy też przeanalizować dokumenty, aby być pewnym, bo no nie, jakby nie zaczniemy z Państwem współpracy, jeżeli nie będziemy na 100% pewni, że Państwo muszą to badanie MPU zdać, przystąpić do niego. Bo to też czasami mamy takie historie, że niektórzy chcą się przygotowywać, a jeszcze nie do końca jest pewne, czy to badanie będzie, czy nie. To wtedy my mówimy, jakie są ryzyka, zagrożenia. No i wtedy klient podejmuje decyzję samodzielnie na podstawie rzetelnej wiedzy, którą my mu udzielamy. To tak wygląda. Także dobrego wieczoru życzę Państwu i do zobaczenia na kolejnym live'ie i w kolejnych nagraniach wideo.